Jestem organizatorem jarmarku przed ratuszem. Trzecia edycja naszej letniej imprezy. 30 stoisk z Polski, zagranicy. Litwa, Ukraina, Białoruś. Także ciekawie, różnorodnie, o to nam chodzi przede wszystkim, żeby tak było. Cóż, od drobiazgów pamiątkowych białostockich przez ceramikę, miody, chleby, piękne kosze, atrakcje dla dzieci, od dmuchanego placu zabaw, baloniki, różne ciekawe rzeczy dzieciaki też sobie znajdą. Od 11 do 15 sierpnia, od 10 do 17, chociaż prawdopodobnie i dłużej czasami, jeśli chodzi o odwiedzających, bo wieczorami jest mnóstwo ludzi. Staramy się, żeby coraz ktoś nowy do nas przyjeżdżał, żeby było różnorodnie. Ja akurat jestem garncarzem, robię swoją ceramikę i sprzedaję ją tutaj na miejscu. Oczywiście robię, żeby to zawieźć do pieca i wypalić, a warto przyjechać, bo jest dużo fajnych rzemieślniczych wyrobów. Teraz mam kubeczek, teraz robię retusz taki po wytoczeniu. Jeżeli chodzi o moje wyroby, no to imbryki, talerze, miski. Zapraszam, ceramika użytkowa ogólnie. Jesteśmy tutaj od lat na tym stoisku. Każdy wie, że tutaj są dobre wyroby, przede wszystkim tradycyjne. Wszystko jest wędzone, także to jest tak jakby regionalne, swojskie, od wieków. Zawsze jesteśmy na święta Bożego Narodzenia, Wielkanocne i też na organizowane jarmarki z tą firmą 4 razy w roku. No to zaczynając od kiełbas tradycyjnych, takie jakby sucha, jest krucha, kiełbasa czosnkowa z majerankiem, kiełbasa z szyneczki, podsuszana kiełbasa, taka nasza tradycyjna podlaska, można powiedzieć, rozpoznawalna. Też wędzona, no i wszelkie rodzaje wędliny od polędwicy zaczynając, kończąc na boczku po baleron. No i tradycyjna też kaszanka z kaszą gryczaną, jak każdy się pyta, jaka kasza. Mam zabawkę ludową i rzeźbę ludową w drewnie. Począwszy od gwizdków, koników, tak jak tu widać, kotki, edukacyjne różne zabawki z drewna. Jestem tutaj na imprezach wszystkich w Białymstoku od wielu lat. Stałych klientów mam dużo, szczególnie na rzeźby, na niektóre typy zabawek. No to pukawka taka zabawka, która ma tam 100 lat już. Jakieś fleciki drewniane, gwizdki o takie jak tu drewniane, coś takiego typowego. Jakieś takie koniki strugane z drewna, tego typu rzeczy po prostu, no mniej więcej. No jakieś drewniane łuki, takie jak kiedyś proce, bo teraz ludzie nie robią.